Gdzie to jest to, co mówiłeś? A to, jakie gry wyszukiwaliście na... Co? Spartiatik! Moi drodzy, mamy to. Tworzymy wydanie. Nie, nie wierzę w to. Wchodzę na CD Action, czyli prehistoryczną gazetkę. Nie wiem, czy ktoś to jeszcze pamięta. I pierwsze co to? Reklama Gothica? To jest... Podróż w czasie. Ej, CD Action to jest wehikuł czasu pieprzony. Już mi się to podoba, daj lajka. Specjalne poświęcone serii Gothic. Preordery standardowo możecie składać na sklep cdaction.pl, a teraz zapraszam do odcinka. Bywa, że... Idę tu. Bywa. Czasem się przegrywa? Czasem jestem jakaś dziwna, dzika, jak to miasto? Nie pamiętam, jak to jest. W ogóle Beata Kozicek czasem miała takie teksty w stylu. A szukałaś Enis Lola? Gdzie? Potrafiła pojechać w Polsce. Nie obchodzi mnie, co tam gadasz. Co to? Chodzi mi o to, że Beata Kozicek przewinę kawałeczek. O państwa syna. Znaleźliśmy w jego historii przeglądania niepokojące treści. Nie chodzi o to, że ogląda filmy dla dorosłych. Bo on jest w takim wieku, że to zupełnie normalne. Ale z Minecrafta... Czekaj, co? Witajcie moi kochani zwyrodnialcy w najważniejszym końcoworocznym materiale. Rozdania nagród? Proszę was, w ten ciepły, świąteczny czas najważniejsze jest jedno podsumowanie. Jacyś youtuberzy co roku robią podsumowanie z pychy. Gdzie to obejrzeć? Byśmy obejrzeli, nie? To opublikowane przez pomarańczowy serwis z treściami wideo, często bardziej zabawnymi niż na YouTubie, a już na pewno bardziej przydatnymi. Pornhub co roku publikuje informacje dotyczące tego, co oglądacie. Cicho jest, wybacz, już daję głośniej. Tak. Wy, gracze. To niezwykle ciekawa kwestia, której się teraz przyjrzymy. Bo, jak wiadomo, kiedy jedna osoba obejrzy pornografię z Minecrafta, to tragedia. Ale kiedy milion osób obejrzy pornografię z Minecrafta, to statystyka. No to chodź, Adasiu. Zapraszam na Morenkę. Tu jest Morenka, burdel na Morenkę. Morenka, sweet night po angielsku, słodka noc. Zapraszam cię, Adasiu. Jakie filmy są na PH? No dobra, więc jakie gry najchętniej wyszukiwano? Ej, to są statystyki oficjalne z PH. Ty, tak. Ja pierdzielę, czyli ośmiolatki... Dobra. Czyli ośmiolatki... Dobra. Demoralizacja postępuje, widzowie. To wina baseniar. I baseniar. I jeszcze raz baseniar. Fortnite. Pokémony, Minecraft. Dobra, Minecraft i Pokémony już są stare, no. Poza Fortnite'em. Genshin Impact. Przecież jest chyba ta gra, ile ma? Rok? Nie, dobra, pewnie więcej, ja mało znam. Coś tu w dupę. Ale Wiedźmin jest, to dobrze? Wiedźmin. Także git, nie? No przez ostatnie Cyberpunk. 12 miesięcy na Pornhubie. Among Us. Ty jest. Co jest w dupę? Czemu? Boże, ciekawy jestem o czym, to muszę sobie potem zerknąć, nie? Niska pozycja Baldur's Gate 3, dopiero 22 miejsce. Możliwe, że wszyscy potencjalni zainteresowani byli po prostu zajęci graniem w Baldur's Gate 3. To by wyjaśniało, dlaczego nawet Call of Duty znajduje się na tej liście wyżej. Spotkałem się z opiniami, że tak krótką kampanią singlową w tym roku Activision wyruchało fanów Call of Duty. Widocznie niektórym się podobało i chcieli więcej. Cieszy natomiast, że na 27 miejsce spadło Among Us, ale jednak bardziej martwi, że nadal jest na liście. Nad Call of Duty mamy Super Mario. Zrozumiałe, widzieliście te słonie? 19. pozycję zajmuje God of War. Zrozumiałe, widzieliście te słonie? Na 18. miejscu wzrost o 12 oczek względem roku poprzedniego. Polska gra o podbojach seksualnych w otwartym świecie, czyli Wiedźmin. Ciekawe swoją drogą, czy Pornhub jakoś rozgranicza Wiedźmina growego i Wiedźmina serialowego. Jeśli tak, to w sumie wyjaśnia taką pozycję. Jeśli nie, to wow, ale to musiał być kiepski sezon. Nie oglądałem i nie obejrzę. Na 17. miejscu jest Splatoon i w sumie postacie ze Splatoona chyba nie mają oficjalnie podanego wieku. Jak ktoś oglądał, to niech napisze w komentarzu, a ja pójdę sprawdzić. Halo? Policja? Dobra, 60. Na 16. miejscu Skyrim, a Starfielda na liście nie ma, więc jeśli potrzebowaliście ostatecznego dowodu na to, że nowa gra Bethesdy jest największym rozczarowaniem roku, to chyba dostarczył go wam Pornhub. Tak czy siak, Skyrimowi 16. miejsca gratuluję. Czemu Skyrim, która gra w tupę prehistoryczną? O co tu chodzi? Po 12 latach od premiery to naprawdę niezły wyczyn. I ktoś złośliwy powie, że przecież premiera odbyła się też 7 lat temu, 6 lat temu i 2 lata temu. To jest dramat, kur... Ale ja złośliwy nie będę, bo Todd Howard osobiście wysłał mi kartkę świąteczną. I'm not kidding. 15 miejsce to Apex Legends, 14 miejsce Street Fighter, czyli seria, jak okaże się za chwilę, najbardziej okradziona w tym zestawieniu. Ale nie uprzedzajmy faktów. Na 13 jest The Sims 4 i tutaj pozwolę sobie przedstawić swoją teorię, że w siedzibie EA jest taki skarbiec, a w skarbcu jest ukryte pomieszczenie, a w tym ukrytym pomieszczeniu jest safe, w sejfie jest kufer, w kufrze jest jedna kartka z ostatecznym pomysłem. Jeśli kiedyś elektronikom powinie się noga, nie wypalą im żadne nowe premiery, wszystkie wydawane co roku sportówki zaliczą ogromne straty i tak dalej, będą mieli jeszcze ten jeden ostateczny pomysł na uratowanie finansów firmy. Dodatek do Simsów. Wielkie barabara. Już teraz w grze można w łóżku, w rakiecie, w obserwatorium, w jacuzzi, namiocie, saunie, w krzakach, szafie. Pozdrawiam redaktora R&U, który wykopirajtował to zdanie. Można w trumnie, można pod postacią nietoperza, można w latarni morskiej, w stosie liści, w stosie pieniędzy, w kapsule, wodospadzie. Ty to... Co się dzieje, ty? Pod prysznicem. Zgodnie z regulaminem YouTube'a jestem zobowiązany do poinformowania was, że w prawdziwym życiu połowa z tych opcji wiąże się z konsekwencjami karnymi. Na 12 miejscu jest kolejny polski akcent. Jaki? Zakładam, że 2077. I w sumie dziwne, że niżej niż w zeszłym roku, bo przecież wyszło rozszerzenie Widmo Wolności. Ciekawe, jak na tak niskie miejsce zareagowała giełda. Nad cyberpunkiem jest GTA V, które, przypominam, ukazało się już ponad 10 lat temu, więc to nie lada osiągnięcie. Czekajcie. To te serwery roleplayowe, nie? Nie wiem, choć się domyślam. No i dobra, ja w ogóle tego nie rozumiem. Gier, a przed nami jeszcze między innymi... A gdzie Roblox? Postacie. Lecimy. Na 10. miejscu znalazł się Mortal Kombat, co nie powinno nikogo dziwić. Po pierwsze dlatego, że w tym roku wyszła nowa odsłona serii, a po drugie... Dlatego, że to seria bijatyk. Nie od dziś wiadomo, że bicie się wyzwala testosteron. Pewnie wiecie, co robi zawodowy bokser po wygranej walce. Wraca z żoną do domu. Nie wiem, czy jest polskie. I wyszukuje goły rajdę. Na tej głównej top liście kategorii Pornhuba zabrakło w tym roku BDSM, więc wygląda na to, że wśród graczy mamy ogromną nadreprezentację. Fani Robloxa mają 8 lat. Fortnite jest na pierwszym miejscu. O czym ty gadasz? Bredzisz. Miłośników bycia poniżanym, bo już na 9. miejscu znalazło się League of Legends. I pozostajemy przy dziełach Riot Games, bo na 8 jest Valorant. Nie znam się na nim zupełnie, ale na szczęście zawsze mam pod ręką eksperta. Viper najlepsza, najfajniejsza. Aby nie przegapić kolejnych wypowiedzi ekspertów CD Action, zasubskrybuj kanał. Polecam CD Action i za małość. Na 7. miejscu Resident Evil i o ile przy takim Resident Evil Village można było zwalić na Lady Dimitrescu, winę zwalić na popularność Lady Dimitrescu. O tyle w 2023 tak wysokie miejsce seria zawdzięcza, zakładam, dzięki tobie jest Fortnite na topie, nie przeciwnikom, tylko głównym bohaterom, którzy, jak to zazwyczaj w rezydentach, wyglądają jakby do tego miejsca pełnego potworów trafili prosto z reklamy odżywki do włosów. Na 6. miejscu jest Genshin Impact, w którym postacie... Sekundka, zaraz wracam. Halo, policja? A nie, przepraszam, tutaj piszą, że ona ma ponad 3000 lat. Tym razem wam się udało. Kłamią. Zajmuje jakieś ruskie gówno z sexy przynętą, na które niektórzy złapali się jak ćmy wpadające w ogień. Głupie ludzie. Seria Pokémon znalazła się na miejscu 4, tuż za podium, co zawsze stanowi pewne rozczarowanie. Nie tak duże jak to, które czuje twoja matka, kiedy przyłapiecie na oglądaniu hentajów z Pokémonami, ale jednak. Czemu, dziadek, masz tak wszystko cicho, a później się przełącza kartę? No właśnie nie wiem, ale teraz chyba dobra głośność, nie? Gali! No bo można się oszukiwać, że oglądacie to dla ludzkich postaci z anime, które przecież zadebiutowało w 1997 roku, więc teraz te postacie mają... Pokemony to furasy? Można się tak oszukiwać, chyba. Ale ja znam więcej niż 151 Pokemonów i jestem wami zawiedziony. Tak się nie robi. Jeśli jakimś cudem ogląda to Łukasz, z którym w okolicach 2000 roku w kafejce internetowej sprawdziliśmy w internecie, dlaczego Misty nie lubi Pokemonów robaków, to serdecznie pozdrawiam. Panowie, wychodzimy. Dobra, dotarliśmy do top 3 gier. Jeżeli oglądaliście uważnie, to wiecie, że padła tu kilka razy nazwa, która jeszcze nie pojawiła się na żadnym miejscu. Minecraft jest na 3. I wiecie, ja wiem, że na Minecrafcie wychowały się całe... Jakim cudem? Nie, coś tu nie... Ale pokolenia i na pewno nie chcę nikogo kingshame'ować, ale... Co do kur... Na 2. miejscu, tak jak w zeszłym roku, znalazł się Overwatch i to jest, jak tak sobie pomyślicie, największy sukces Blizzarda w 2023. Emotional damage! Myślicie, że pociesza ich, że co prawda Diablo 4 przyjęło się... Czy tak sobie, a esportowa liga Overwatcha w tym roku umarła, ale przynajmniej na Pornhubie jest podium. Pierwsze miejsce, tak jak w wielu innych rankingach, zajmuje Fortnite. Gdyby spojrzeć tylko na popularność tej gry, to w sumie nie ma się czemu dziwić, ale tam są jakieś oryginalne postacie. Nic. A, to w porządku. No właśnie. Ale jak postacie? Przecież widziałeś skiny do Fortnite. Dobra, oni sami takie rzeczy robią. Po co jeszcze na PH dodatkowo gracze mają wymyślać? A, to w porządku. No właśnie, postacie. Zanim przejdziemy do najpopularniejszych bohaterów z gier, którzy znaleźli się na tegorocznej hubowej liście, kilka słów o wielkim nieobecnym. O Robloxie, który rok temu znajdował się na 13. Hej, jest Roblox. No i prawidłowo, Rel. Dzięki Lizardzie, obecnie 3 lata. Tam. Miejscu, a dzisiaj nie ma go na żadnym. Albo mocno spadła mu popularność, albo ktoś w Pornhubie połapał się, że grają w to głównie dzieci, więc nie wypada. Jeśli to drugie, to niech ktoś da znać, że przegapili tego Minecrafta na trzeci. Przejdźmy do postaci. Kolejna lista, kolejna dominacja Overwatcha. Na 10. Mercy, na 9. Widowmaker, na 8. Mario. What? To nie błąd, księżniczki Peach nie ma na tej liście. No i fajnie. Za to na 27. jest Gardevoir z Pokémonów. Wiedziałem. Na 7. miejscu... Co to jest Gardevoir? Sprawdzę, ale się boję. Gardevoir Pokémon. Gardevoir? Co to w dupę jest? Czemu? Nic nie rozumiem. Nie jest dobrze. Ada Wong z reklamy odżywki do włosów. Na 6. Sonic. Nawet jak pierwszy raz w 30 lat jest w jakimś zestawieniu wyżej niż Mario, to nie ma się czym chwalić. Na 5. jednak Lady Dimitrescu z Resident Evil Village. Na 4. ponadczasowa Lara Croft. Umówmy się, że każdy, kto w tym roku w kontekście planów na Sylwestra sięgnie po ten sam zmęczony żart i powie, że będzie grał w grę, tak naprawdę ma na myśli coś zupełnie innego. Najczęściej wyszukiwaną postacią, i to tak zdecydowanie najczęściej, była diva z Overwatcha, czyli moja ulubiona postać. Ale ja po prostu lubię różowe mechy, chyba nie ma w tym nic dziwnego. Miejsce drugie. Największy awans... Czemu... W tym roku zaliczyła Tifa z Final Fantasy VII. Chun-Li. Co to... Nie wiem. To jest w sumie piękne. Pokażą ją? Pokazuje, że stara miłość nie rdzewieje. I dowodem na to byłaby też Chun-Li, która zajęła pierwsze miejsce. Gdyby nie chodziło o Chun-Li, postać z Fortnite'a. Co? W zestawieniu podsumowującym, na której konsoli gracze oglądają więcej pornografii, czyli w tej właściwej wojnie konsol, wygrywa Sony. I to dość druzgocąca porażka Xboxa, który... Czej, co to jest? Co to jest? Wytłumacz mi, co to jest? W ogóle tutaj został potraktowany zbiorczo, a i tak ma mniej użytkowników Pornhuba niż PlayStation 4, nie wspominając o PS5, ale to nie ma... Czaj, co? Na konsolę jest jakaś apka czy coś takiego? Co to w dupę jest? Nie, ja jestem takim starcem. Ja oglądam filmy i się czuję coraz starzej. Jestem staruchem. Boże, jakim ja jestem starcem. Nie wspominając o PS5, ale to nieważne, bo ja chciałbym serdecznie pozdrowić tych... Jak przeglądarka jest na konsoli? Nie, no jeszcze gorzej, ja o tym nawet nie wiem. Dzielnych żołnierzy, ostatnich na polu bitwy, którzy oglądają filmy dla dorosłych na 3DS-ie i Wicie. Ojczyzna jest z was dumna. Mhm. A skoro o ojczyźnie, to pozwolę sobie tutaj jeszcze wrzucić, że co prawda Polska jak zwykle... Ej, jest zestawienie polskie, ale to... Czekaj... Ale tu nie ma Minecraft. Czekaj, ranking i Polsce. Polska jest? Polska jest tak wysoko w Polsce? Gdzie jest Hentai na drugim miejscu w Polsce. Co o tym sądzisz, widzu? O kurde. Ja pierdzielę. Zostaliśmy skolonizowani przez Japonię. Niestety, jesteśmy kolonią. Nie mamy suwerenności. Coś tam płaczki jakieś gadałem, że Unia nas zajęła. Nie. Już nas samuraje przejęli 100 lat temu. Spójrz. Spójrz. Co to jest? Ja pierdzielę. No i luj. Zwykle podzielona to... Trending search swinger. W sensie... Co to... Ja pierdzielę, co się dzieje w tym kraju? Co to są za... Elefant, winda? Czekaj. Wyobraź to sobie, Janusze wpisują winda i liczą, że potem jadąc w tym 20-piętrowym PRL-owskim bloku, liczą, że się z sąsiadką będą walić w windzie. Kumasz to? Z jakąś Grażynką, no ja... Nie no, za dużo daje do myślenia to wyszukiwanie. Mnie to przeraża. Przeraża mnie to. Kurde. No nic no. To znaczy wschód ogląda mil... Tifa z Final Fantasy. A zachód hentaje. Ale na 3. i 4. miejscu jest patriotyczny. I to na razie tyle. Pewnie wrócimy do tematu za rok. To sama przyjemność tworzyć taki materiał, bo mogę bezkarnie rzucać żenującymi żarcikami o cimcirimcim, a ostatecznie z tego, o czym jest materiał, to wy musicie się tłumaczyć. Dajcie znać w komentarzach, czy jesteście Fortnite'owymi normikami, czy macie wysublimowany gust i interesuje was... Kapkę. Ja pierdzielę, co? Red Dead Redemption jesteś wyżej. Z Cuphead. Tylko nie zapomnijcie się przelogować. Tymczasem ja zachęcam do zostawienia subskrypcji i... Bo nie rozumiem. Nie, no nie będę chyba sprawdzał nawet. Z wami żegnam. Do zobaczenia i zagrajcie w serię Blackwell. To chodzi one cup, two heads? Nie, nie pisz tak nawet. Co ty piszesz? A mogło za K68. Ale pograł w Baldura. Ktoś lubi Filisza. Co tak śmierdzi? Nie wiem, o co chodziło na końcu, ale Gothic powinien być top 1 w Polsce na PH w wyszukiwarce REL. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!